końcu się ujawnił dla swoich braci. I ja kolejny raz też czytałem tą historię i byłem bardzo wzruszony, dlatego że oni mu tyle złego zrobili, a jak on ich spotkał, to powiedział im tak: nie obawiajcie się mnie. I pomyślałem sobie, ile trzeba mieć siły. I on jakby powiedział: ja rozumiem, ja staram się zrozumieć dlaczego. Nie obawiajcie się. Bóg wykorzystał to ku dobremu, nie ma problemu. Ja chcę wam pomóc. I ja myślę też, że to była jakaś siła w nim, Boża siła w nim. Ale jakkolwiek był w stanie albo próbował w jakiś sposób rozumieć i w jakiś sposób zrozumieć zachowanie. I w tym momencie, kiedy był kimś, pomóc im. Ale też pomyślałem sobie o nim w ten sposób, że być może był kimś, dlatego że tak myślał. Że być może doszedł do tego miejsca, do którego doszedł i Pan był z nim. Jest napisane te różne rzeczy, które się działy, ale Bóg był z Józefem. Dlatego, że on tak myślał, to Pan był z nim i we wszystkim mu pomagał i błogosławił. I ja wierzę absolutnie cały czas w to, że Bóg chce błogosławić nasze życie. Ale myślę, że jedną z przeszkód, bardzo mocną, bardzo ważną, może być to, że nie zachowujemy się albo chcemy dobroci Ojca, a nie jesteśmy w stanie dobroć przekazać albo dobroć okazywać innym. Abyśmy doświadczyli, jest napisane, abyśmy doświadczyli błogosławieństwa. Druga taka myśl, żeby w naszych relacjach, jak jesteśmy w Kościele, ja wierzę, też jest to bardzo istotne, w społeczności, w relacjach, czy w rozmowach, czy w decyzjach. Wiecie, jesteśmy wśród ludzi, nie tylko w Kościele, bo to jest jedno w Kościele, ale też wśród ludzi w świecie. I taka myśl druga. Nie upieraj się przy swoim. To znaczy niekoniecznie, jak ty się uprzesz przy swoim, to jest na pewno na twoje wyjdzie, albo ci się powiedzie. Takim przykładem kolejnym z Biblii jest Abraham, czy Abram jeszcze wtedy, i Lot. I nie wiem, czy pamiętacie tą historię. Abram wyszedł z Ur Chaldejskiego, Bóg powołał go i chciał go przeprowadzić do ziemi obiecanej. I Abram zostawił wszystko, uwierzył Bogu, jest napisane. Poczytane mu to zostało na usprawiedliwienie. Uwierzył Bogu, zostawił wszystko i poszedł tam. I kogoś wziął ze sobą. Wziął rodzinę, ale wziął też takiego człowieka, który się nazywał Lot. I to był jego bratanek. I wziął Lota. I przez tą całą wędrówkę i różne rzeczy się wydarzały, ale w pewnym momencie oboje byli bogaci. I jest napisane, że mieli dużo stad owiec, jeden i drugi, i bydła, i dobrze im się wiodło jednemu i drugiemu. I powstał spór między ludźmi Lota i ludźmi Abrahama, między tymi, którzy paśli trzody jednego i drugiego, i zaczęli się kłócić. I wiecie, Abraham powiedział coś takiego do Lota. Ja jestem tak dotknięty tym, jak on to zrobił. I myślę sobie, to jest kwestia. To jemu Bóg powiedział, to on zabrał Lota. Ale kiedy był nagle konflikt, to on powiedział tak: słuchaj, Lot, popatrz sobie teraz na tą ziemię, i gdzie chcesz tam pójść? Jak pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Jeżeli pójdziesz ty w lewo, ja pójdę w prawo. Wybieraj. I Lot stanął sobie i popatrzył, że okręg nadjordański tam zobaczył i był zasobny w wodę. I było tam wiele trawy i było wiele pożywienia dla bydła. I powiedział, to ja wybieram to. A Abraham mówi, okej, to ja idę w drugą stronę. I poszedł w drugą stronę. I bardzo ciekawe, możemy przeczytać stwierdzenie, jak Abraham poszedł w drugą stronę. 13 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, od 14 wersetu. Jeżeli Abraham poszedł w tą stronę, w stronę, gdzie nie było takiego zabezpieczenia, powiedzmy, albo nie było takiego zapasu, to jak poszedł w tą stronę, to rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota od niego.
Podnieś swoje oczy i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie, potomstwu Twojemu na wieki. I rozmnożę potomstwo Twoje jak proch ziemi, tak, że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo Tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, aby zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. I Bóg, kiedy Abram nie upierał się przy swoim, to Bóg powiedział, dlatego, można tak to sparafrazować, dlatego, że się nie upierałeś, to teraz zobacz, co ja Ci daję. To zobacz teraz, co będzie Twoim udziałem. I bardzo ciekawa sytuacja, bo to też jest ciekawe. Przeczytajmy 14 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i dwa wersety, 11 i 12. Bo Lot poszedł do ziemi, która jest napisane, że był ładny ten kraj. Ładniejszy z pewnością niż ten drugi. I można powiedzieć, że Abram wybrał gorszą połówkę, lepszą połówkę dostał Lot. Ale zobaczcie, 14 rozdział i 11 werset. Wtedy, zabrawszy, bo jest napisane, że Lot się osiedlił na tym nadjordańskim terenie, blisko Sodomy i Gomory, tam się osiedlił i tam napadli ludzie. Jednego króla podwładni, jakiś król najechał tą ziemię. I jest napisane, wtedy zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystkich ich, wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrama i jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. Uparł się, chciał lepiej i nie był taki, że okej, jest konflikt, dobrze, niech będzie jak chcesz, albo odpuścić, albo nie upierać się. Ale on chciał postawić na swoim, postawił i się okazało, że nie minęło wiele czasu. Abram miał błogosławieństwo, a Lot się okazało, że został pojmany, został porwany, cały jego dobytek i wszystko, co miał. Jakbyśmy dalej czytali tą historię, Abram go w końcu uratował. Abram dostał siłę, dostał mądrość od Boga, uratował Lota, uratował cały dobytek, wszystko w porządku. Ale to mi pokazuje, że tak naprawdę, kiedy my upieramy się przy swoim, kiedy my mówimy, niech musi tak jak ja mówię, nawet jak mamy rację, to nie jest kwestia, czy mamy rację, czy nie, tylko jak czasami się upieramy, to jest kwestia taka, że związujemy albo ograniczamy Boga, związujemy Bogu ręce do działania, ograniczamy Boga, żeby mógł coś zrobić. Ale kiedy nie upieramy się przy swoim, to dajemy wyzwolenie do tego, żeby Bóg mógł wtedy coś zrobić. I tak zrobił z Abramem. I Abram miał błogosławieństwo, uratował w konsekwencji Lota, a Lot wszystko stracił, pomimo tego, że jego wybór był lepszy niż Abrama, zdecydowanie. I taka historia, takie zdarzenie, autentyczne też, że był pewien konflikt, pamiętam jakiś czas temu, nieważne gdzie do końca, ale konflikt między pastorem a starszymi, bardzo taki ostry. I skończyło się tym, że pastor tam gdzieś musiał ustąpić. I mogłoby się wydawać, że starsi wygrali, albo że ktoś jest wygrany, a ktoś jest pokonany. Ale minęło jakiś czas i nagle coś niezwykłego się wydarzyło. Pastor został.